ciężka praca na lodzie i wcześniej sporo treningów poza lodem, na cielnicach, na boiskach, w siłowni, dużo rowerów stacjonarnych. No i teraz te kilka meczy sparingowych, także myślę, że okres przygotowawczy przepracowaliśmy bardzo ciężko i byliśmy naprawdę skupieni na bardzo ciężkie treningi. Podobnie jak dwa lata temu, czy to rok temu z trenerem Gusowem, ciężkie przygotowania, dużo biegania, dużo pracy na siłowni. No i na pewno to jest taki jeden z okresów dla hokeisty, który ciężko znaleźć hokeistę, który taki okres lubi. Na pewno jest to ciężkie. Teraz zaczynamy w końcu mecze na lodzie, więc już coraz lepiej. Z jednej strony są zawsze powody do niepokoju, no bo jednak jest to ta przegrana, gdzie jesteśmy na tydzień przed startem Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, byliśmy w bardzo ciężkim treningu i myślę, że przez ten tydzień potrzebujemy tego czasu, będziemy trochę mniej trenować, żeby te organizmy doszły do siebie, żebyśmy się zregenerowali, żebyśmy złapali to taką przysłowiową świeżość, żeby te nogi pracowały, bo tak jak mówię, no było sporo tych treningów, nogi były ciężkie i po prostu ciężko się jeździło. To są sparingi, to jest bardziej są mecze kontrolne dla nas, dla zawodników, dla trenerów. Wydaje mi się, że kibice tutaj ciężko, żeby jakieś wnioski wyciągnęli, bo to są tylko takie mecze kontrolne. Trener testuje różne zestawienia, czy to różne jakieś warianty taktyczne, więc wydaje mi się, że jakichś powodów do niepokoju nie ma. No. Teraz przed nami Liga Mistrzów, no to ciężko znaleźć przeciwników, którzy by nas przygotowali na taki wysoki poziom, jaki będzie w Lidze Mistrzów, więc zobaczymy. No my, okej, gramy teraz tą Ligę Mistrzów, ale też wiemy, że na tej Lidze Mistrzów sezon się nie kończy, dopiero on się wręcz rozpoczyna, gdzie będziemy mieli cały sezon walkę o super puchar, puchary i później play-offy, więc wydaje mi się, że i te sparingi, i te mecze Ligi Mistrzów mają nas przygotować, mają być takim fundamentem pod tą grę w dalszym ciągu sezonu. Good hokeja po tym sezonie przygotowawczym jest zawsze, także wszyscy są pozytywnie nastawieni i wszyscy czekają na te mecze, bo żadnego z tych meczy sparingowych nie zagraliśmy na własnej tafli ze swoimi kibicami, więc tym bardziej chcemy zagrać u siebie i zagrać porządny hokej. Jesteśmy świadomi, no jest to nasza praca, a zarazem zamiłowanie hokej, więc gdzieś te drużyny znamy na pewno, bo to jest czołówka europejskiego hokeja. Ciężko nam, znaczy każdy z nas na pewno w takich drużynach chciałby zagrać, ale wiemy, że poziom tam jest zupełnie inny. To tam zawodnicy, tak jak właśnie rozmawialiśmy, czy to z NHL, przeszłością w NHL i są zawodnicy z przyszłością, którzy dopiero zagrają w NHL, młodzi zawodnicy, którzy tam się rozwijają, więc na pewno to jest troszeczkę inny poziom hokeja, ale no nie możemy, nie było nam dane w takich drużynach zagrać, więc chociaż mamy szansę z takimi drużynami się zmierzyć. No myślę, że to będą takie slogany, które już gdzieś tam były powtarzane, że my chcemy osiągnąć coś więcej. My po prostu, patrząc na zeszły sezon, zrobiliśmy ten mały kroczek, wygraliśmy jeden mecz. Myślę, że w tym roku wylosowaliśmy jeszcze trochę cięższych rywali niż to było w zeszłym roku i o ten każdy punkt będzie naprawdę ciężko, dlatego ja myślę, że naszym nastawieniem jest zagrać bardzo porządny hokej, zaprezentować się przede wszystkim, no, zaprezentować się jak najlepiej na tle takich wymagających rywali i każdy zdobyty punkt będzie jakimś tam małym sukcesem. My na pewno zostawimy serce na lodzie. Jaki będzie wynik, tego obiecać nie możemy, ale na pewno my zostawimy serce na lodzie i zrobimy wszystko, żeby ten wynik był korzystny. No. W tamtym roku Skalewtea zrobiła na nas ogromne wrażenie i był bardzo ciężkim rywalem, a Skalewtea spotkała się właśnie z Djurgardem w zeszłorocznych playoffach w bodajże półfinale i Djurgarden wygrał z nimi 4-0 serię, więc to może tylko obrazować, jaki będzie poziom tych drużyn w porównaniu do tej zeszłorocznej edycji, ale no wydaje mi się, no To, co kibice będą nas oczekiwać i co my będziemy od siebie oczekiwać i trenerzy, no to żebyśmy zostawili serce na lodzie. Jeżeli zostawimy serce na lodzie, a nawet ten wynik będzie może nie do końca korzystny, to zostanie nam to wybaczone. Najważniejsze, żebyśmy właśnie zostawili serce, żebyśmy dali z siebie wszystko i żebyśmy do ostatniej sekundy walczyli.